Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku gameplaya z Battlefielda 1. Dzisiaj chciałbym wam troszeczkę powiedzieć o trybie Rush, który niestety w Battlefieldzie 4 nie przyjął się zbyt dobrze, ale widzę, że tutaj dalej ciągną temat i mam nadzieję, że to tutaj troszeczkę lepiej pójdzie, bo jak dla mnie ten tryb, przynajmniej w becie, wydaje się dużo ciekawszy od Conquesta. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że ja są tak bardziej nastawiony na rozgrywkę teamową, bardziej na współpracę. Po pierwsze, drużyny są dużo mniejsze, tu jest na 24 graczy maksymalnie serwer ustawiony, nie na 60 parę osób. Także będą te walki tutaj bardziej zorganizowane, będą bardziej polegały na współpracy między graczami. I o co tutaj ogólnie chodzi? Mamy dwie strony konfliktu, obrońców i atakujących. Mapa jest podzielona na 5 sektorów. Będzie to widać, jak zginę. Zaraz wam to pokażę. W każdym sektorze znajduje się po dwa punkty. O kurczę, wyszedłem z pola walki. W każdym sektorze znajdują się po dwa punkty, które atakujący oczywiście muszą zniszczyć, broniący obronić. Czekajcie, bo to się troszeczkę zaplątałem. I w momencie, kiedy zniszczycie dwa punkty w jednym sektorze, odblokuje wam się kolejny sektor z kolejnymi dwoma punktami. I tak przesuwacie się sektor po sektorze. Mam nadzieję, że tutaj będą odpowiednio mapy do tego przygotowane, bo właśnie, żeby ten tryb odniósł sukces, niestety muszą być te mapy zbudowane właśnie pod ten tryb. To nie mogą być te same mapy. Znaczy, tak samo ustawione sektory jak na Conquestie. Musi to być jakoś zbalansowane, fajnie. Więc mam nadzieję, że tutaj się do tego przyłożą konkretnie. Bo naprawdę myślę, że ten tryb ma duży potencjał i fajnie to może rozwinąć takie rozgrywki klanowe, właśnie drużynowe. A bardzo to lubię w grach, takich właśnie strzelankach multiplayerowych. Mam nadzieję, że wy też. I fajnie by było, gdyby tutaj naprawdę ten tryb gdyby dawał możliwość właśnie takiej rozgrywki klanowej. Na razie to wygląda całkiem fajnie. No, trudno coś więcej o tym powiedzieć, bo jest tylko jedna mapa w tym momencie dostępna. Nie wiadomo, jak to będzie przy większej ilości map, czy będą one fajnie zbalansowane, czy te. O właśnie, kurczę, miałem wam pokazać te sektory teraz. No, przez chwilkę było widać, ale jak znowu zginę, to się zatrzymam, żebyście się dokładnie przyjrzeli. Gra się naprawdę fajnie, nie ma takiego chaosu jak na Conquestie. Można troszeczkę tutaj się porozumieć, jakąś taktykę wymyślić, grać według jakiejś strategii, według jakiegoś planu. Oła, oła, oła. Dobra, może zginę, dobra, fajnie. I teraz wam pokażę, jak to wygląda na mapie ogólnie. Popatrzcie, tutaj macie wszystkie sektory tą linią porozdzielane, tak to wygląda. Na każdym z nich od początku są dwa punkty, tak jak tutaj widzicie, A i B. Trzeba je zniszczyć, druga drużyna musi ich bronić. Punkty muszą zostać zniszczone obydwa. Jeden nie wystarczy, żeby przejść do następnego sektora, więc trzeba będzie oba te punkty zniszczyć w każdym sektorze, aby przejść dalej. No i wiadomo, jak dojdziecie do końca, wygrywacie, albo jak obronicie, też wygrywacie. Zależy to, w której drużynie jesteście. A gra się naprawdę przyjemnie w tym trybie i mówię, to mam wielkie nadzieje związane z tym trybem rozgrywki. Mam nadzieję, że to będzie fajnie zbalansowane, fajnie mapki pod to przygotowane, bo jednak Conquest, jak dla mnie, jest tam za duży chaos. Nie zdążyłem się schować. 4 HP miał, no. Dobra, teraz się troszeczkę może na grze skupię. O ty w mordę, ale mnie na dzień dobry skasował czołg od razu. Powoli zbliżamy się już w zasadzie do końca bety. 8 serwery zostaną zamknięte. No i będziemy czekać na premierę, oficjalną premierę gry. Ja już sobie zakupiłem sobie wersję przedpremierową, więc od 18 już będę mógł chyba nagrywać z tego, co pamiętam. Mam nadzieję, że
że zostaniecie na moim kanale i będziecie śledzić kolejne odcinki. Chętnie oczywiście pogram z kimś w grupie. Także zapraszam. Dla tych, którzy nie wiedzą, dzisiaj uruchomiłem serwer TeamSpeak'a. Jest to serwer publiczny, który udostępniam właśnie dla moich widzów. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Jeśli mielibyście jakieś prośby o dołożenie kanałów dla jakichś konkretnych gier, oczywiście możecie do mnie napisać, ja z chęcią założę jakieś dodatkowe kanały. I no nie ma problemu w zasadzie z niczym. Można pogadać, można poprosić. Na razie jest TeamSpeak jest ustawiony na 50 slotów. Sorry. Na razie TeamSpeak jest ustawiony na 50 slotów, ale jeśli będzie większe zainteresowanie z waszej strony, to oczywiście nie ma problemu, żebym tych slotów dodał do 100, albo nawet więcej, jeśli się da. W każdym razie na pewno 100 da się zrobić. Na razie zrobiłem 50, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy będą chętni. No i jeszcze raz mówię, TeamSpeak jest publiczny. TeamSpeak jest głównie przeznaczony dla widzów typkowego kanału. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że znajdą się tam fajni gracze, będzie fajna atmosfera i będziemy mieli okazję zagrać razem. No i tyle. Bierzemy się teraz za strzelanie, za mordowanie, za zdobywanie punktów. Jeszcze jedną mapkę sobie tutaj zagramy. Tak, żeby ten gameplay był taki kompletny, cała mapka od początku do końca. I zaczynamy. Będę grał asaltem, tutaj widzicie, miałem zestaw wybrany typowo pod niszczenie czołgów. Mam nadzieję, że mi się uda jakiś zniszczyć. Jeszcze ani razu chyba miny nie rozstawiałem. Nie wiem dokładnie, gdzie tą minę najlepiej byłoby rozłożyć. Teraz my chyba bronimy. Chyba do mnie czołg strzela. Ale zlagowany koleś teleporty ma, no. Nie! Nie zabiłem go, a już go miałem bagnetować, no. Gdzieś tutaj czołg jeździ, chciałbym go, kurczę, dorwać. Dobra, tu się zrespimy. Lecę gdzieś tą minę rozłożyć. Tam jest czołg. Ale mi zaraz dupnie. Widzę, że się chyba patrzy w moją stronę. A może... nie, chyba nie. Dostał, ale przeżył niestety. Dobra, ktoś go dobił. Powiedzmy, że miałem w tym swój udział. Czy nawet spory. O ty kurcze, sorry, koniu. O dobra, na tego już mi nie starczy. O, kurczę, już mu miałem minę kłaść, no. To mi się podoba, że właśnie można się respić na tych... znaczy, wiecie, dla tych, którzy grają w Battlefielda już od dawna pewnie nic odkrywczego nie powiem, ale ja jednak większość czasu gram w Heroes and Generals, więc dla widzów z Heroesów powiem, że to mi się właśnie bardzo podoba.
że można się respić na członku na członkach drużyny. Jakby tak składy zrobili w Heroesie jak tutaj, że można się respić właśnie na członkach drużyny, to byłoby świetne rozwiązanie. Bo dzięki temu ta rozgrywka jest dużo dynamiczniejsza. I te składy mają sens, dopóki całego składu nie wybiją, to ten skład cały czas działa razem, przez to, że można się expić właśnie na tych członkach składu. A nie trzeba biec przez całą mapę od respa. To mi się bardzo podoba. Tutaj te składy naprawdę mają sens. Ale dobra, lecimy dalej. Może jeszcze jakiś czołg gdzieś znajdę. Tutaj coś jest. Coś tam dostał, ale za mało. Nie wiem, czy tam kogoś... Czy ten czołg w końcu rozwaliłem tą miną, czy nie? Chyba nie. Dwie bomby dostał. I mnie chyba snajper ściągnął. Nawet nie popatrzyłem, co tam było. O, unieruchomiony. To kurczę blisko podeszli. Chciałbym jednak dobić ten czołg, bo nie wiem, jeszcze nie wiem dokładnie, czy mogą się naprawić teraz, jak jest unieruchomiony. Pewnie mogą. Oa. Dobra. Poszła, starczy. Uszkodzony. No i będzie nam właśnie podszedł już pod sam cel. Chyba go uzbroił. Dobra, rozbrojony. Zaminowane. Mam nadzieję, że jak się ruszy, to... O kurczę, chyba mój do niego wsiadł. To mam nadzieję, że teraz nie wybuchnie. Strasznie dużo snajperów. Spróbuję się tam po nich przebiec troszeczkę. Na tą lewą flankę. A, już tam chyba zrobili porządek z nimi, widzę, że tam już się nasi kręcą przy tych snajperach. Ale jest czołg kolejny, to może sobie spróbuję do niego gdzieś podbiec. Dostał snajpera.
O kurczę, nie w to chciałem strzelać. A już myślałem, że to ich... Dobra. Na razie ich tu trzymamy całkiem długo. To jest pierwszy sektor dopiero, więc nie mają lekko. Ja tu chyba za dużego udziału w tym nie mam, bo... troszkę mi tu niezbyt dobrze idzie. Ale jakiś tam mam. Niewielki, ale mam. Dobra, w końcu mnie snajper wysnajpił. Jak tam wynik? No, ostatni nie jestem, więc totalnego wstydu nie ma. Chyba. Ale... aha, jeden sektor zdobyli. Gdzieś tutaj widziałem, łaził piechur. Tam jest czołg, dobra. Ale już widzicie, trochę lepiej mi idzie zdobywanie fragów. Coś już trafiam. Bo w pierwszych odcinkach było dużo gorzej z moim strzelaniem. Powolutku coś zaczyna wychodzić. I chyba skończymy teraz, wygramy tą rundę. Zatrzymamy ich na drugim sektorze. Jeszcze fraga na koniec zdobyłem. Dobra, jeden punkt zdobyli tylko, czyli nawet pierwszego sektora nie... Dobra, no to całkiem chyba ich zmiażdżyliśmy. Nawet nie było tak źle z mojej strony. Powiedzmy, że jakiś udział miałem w tej bitwie. I jeszcze raz mówię, no jak dla mnie ten Rush jest dużo ciekawszy od tego Conquesta. Dla mnie Conquest jest troszeczkę za bardzo taki chaotyczny. Za dużo się tam dzieje, z każdej strony coś. Tutaj jednak ta rozgrywka jest taka bardziej zorganizowana. Wiecie, z której strony idzie przeciwnik, wiecie, z której strony jesteście wy. Pewnie, że mogą was oflankować, mogą was obejść, ale jednak nie można sobie przejść, powiedzmy, z pierwszej strefy do ostatniej, bo wyskoczy wam od razu komunikat, że wychodzisz z pola walki, więc trzeba się jednak trzymać w tym sektorze, którego dotyczy aktualnie sytuacja na polu walki. I to jest bardzo fajne, bo cały czas jest ta bitwa skoncentrowana w jednym miejscu. Łatwiej jest się zorganizować z drużyną, łatwiej jest współpracować i to moim zdaniem będzie bardzo fajnie nakręcało ten tryb. No ja na pewno będę w niego grał dosyć dużo, trzeba tylko jakąś fajną ekipę znaleźć, także jeszcze raz mówię, zapraszam was na TS-a, jest publiczny, każdy może wejść kto chce, gdyby mnie nie było, to oczywiście będę gdzieś tam na pewno na AWK-u czy coś takiego, piszcie do mnie, zaczepcie mnie, tam wyślijcie mi jakiegoś połka. Ja jak wrócę oczywiście dodam wam rangi, żebyście mogli sobie chodzić po tym TS-ie. A póki co jest tam parę publicznych kanałów, na które możecie sobie wejść czekając. Także zapraszam i życzę dobrej zabawy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że tryb Rush też przypadnie wam do gustu i że spotkamy się kiedyś na polu walki. Na dzisiaj to tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.